Witamy w kolejnym odcinku programu Inwestycji Częstochowa. W dzisiejszym odcinku mówić będziemy o możliwości zdobycia zawodu m.in. w dwóch stale rozwijających się branżach, to jest branży automotive oraz IT. Samochodów z każdym rokiem przybywa, dziś praktycznie każda rodzina dysponuje jednym lub dwoma autami. To efekt m.in. coraz większej ilości aut na rynku wtórnym oraz cen, które powodują, że zakup samochodu jest możliwy praktycznie dla każdego. To natomiast wymusza rozwój firm, które dostarczają choćby części zamienne, czy też rozwój firm świadczących usługi w branży mechaniki pojazdowej. Przykładem firm mogą być te lokujące swoje siedziby w Częstochowie, jak na przykład Brembo, czy wreszcie TRW. To natomiast powoduje, że zapotrzebowanie na pracowników z odpowiednim kształceniem jest coraz większe. Na szczęście dla przedsiębiorców i potencjalnych uczniów w Częstochowie funkcjonują już placówki, które w doskonały sposób przygotowują do pracy. To Zespół Szkół Samochodowych Budowlanych i Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Kazimierza Puławskiego. Zacznijmy od zlokalizowanego przy ulicy Augustyna 3 Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych, którego ofertę prezentuje dyrektor tej placówki. W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych kształcimy uczniów w zawodach samochodowych, jak i mechanicznych. Zawody samochodowe to technik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy oraz mechanik samochodowy. Branża mechaniczna to technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik obróbka CNC maszyn sterowanych elektronicznie. Także zawody te cieszą się dużą popularnością i już pracodawcy chcą uczniów, chcą pracowników zatrudniać klas czwartych i klas trzecich. Dlatego w miesiącach kwiecień, w miesiącach maj pracodawcy zjeżdżają się, przyjeżdżają i po prostu chcą pracowników zrekrutować. Zdarzają się, że pracodawcy, którzy przyjeżdżają w czerwcu czy w lipcu, już nie mają możliwości wyboru, ponieważ wszyscy uczniowie mają, już są zajęci, mają już pewną pracę. Pracujemy z wieloma zakładami rzemieślniczymi, współpracujemy z większymi firmami, zarówno z branży samochodowej, jak i z branży mechanicznej. Współpracujemy z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym oraz jeszcze wieloma innymi zakładami. Jeśli chodzi o bazę tutaj na miejscu, dysponujemy specjalnie dostosowanym pomieszczeniem z pracowni samochodowej, gdzie mamy specjalistyczne narzędzie i wyposażenia. Wszystko to w ramach zakupów z funduszy europejskich. Słowa dyrektora placówki zdają się potwierdzać uczniowie, w gronie których znaleźć możemy zawodnika włókniarza, członka klubu speedrowerowego, czy wreszcie miłośnika jazdy na quadach. Jestem w trzeciej klasie technikum samochodowego. Moja pasja jak najbardziej łączy się z quadami, na których jeżdżę, startuję w zawodach. Dzięki temu przygotowaniu tutaj w mojej szkole mogę między innymi sam przygotować quada do sezonu, jak i do innych biegów startowych. To jest moja branża, no, samochodówka. Jeżdżę na żużlu, szkoła współpracuje z naszym klubem. No i dzięki tej współpracy my możemy realizować swoje pasje. Interesuję się tą motoryzacją, no i tak zostało, że jednak stwierdziłem, że pójdę w tym całym kierunku, co tata i dziadek. Kolejną placówką, gdzie można m.in. zdobyć zawód mechanika pojazdowego, jest Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Kazimierza Puławskiego. Absolwentów gimnazjów zapraszamy na tradycyjne kierunki, to znaczy mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk oraz nowy kierunek kierowca mechanik. Jest to kierunek, który niedawno ukazał się w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, a wydaje się być ciekawym, ponieważ już kilka firm spedycyjnych zwróciło się do nas z zapytaniem, czy ten kierunek będziemy wdrażali. Współpracujemy z szeregiem różnego rodzaju przedsiębiorstw oraz zakładami prywatnymi, rzemieślniczymi, które działają w kierunkach naszego kształcenia. Są to m.in. zakłady rzemieślnicze mechaniki i elektromechaniki pojazdów samochodowych, zakłady wykonawstwa instalacji sieci energetycznych, a także przedsiębiorstwa przemysłowe, m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Częstochowie, gdzie nasi uczniowie też zajęcia praktyczne odbywali, a kilkoro z nich już podjęło pracę. Kolejna branża, która stale się rozwija, to sektor IT. Kolejne lata pokazują, że ten rozwój trwać będzie jeszcze bardzo długo. To efekt coraz bardziej zaawansowanej technologii, jaka pojawia się na rynku zarówno konsumenckim, jak i jeśli chodzi o zapotrzebowanie firm na nowe rozwiązania teleinformatyczne. Poszukujemy uczniów po technikum, gdyż oni stanowią najlepszy materiał na pracowników. Potem mogą studiować zaocznie. Natomiast uczeń po technikum ma tą podstawę, wiedzę związaną z elektroniką, posiada zdolności pracy w systemach operacyjnych, nie trzeba go uczyć wszystkiego. I tak przechodzi u nas cykl szkolenia około 3
miesięcy do pół roku. Ale tutaj szkolenie po średniej szkole zawodowej to jest coś wspaniałego dla nas. Taki pracownik jest poszukiwany. W tej chwili mamy, nazwijmy to, dobę cyfryzacji. Wchodzi internet rzeczy, wchodzi czwarta rewolucja przemysłowa, przemysł 4.0. Ludzie z średnim wykształceniem zawodowym, posiadający podstawowe wiadomości, będą skazani i tak na uczenie się do końca życia. Ale ta wiedza zawodowa daje im możliwość uzyskania dobrego zawodu i łatwiejszej adaptacji w zmieniających się warunkach naszego przemysłu. Szansą na zdobycie zawodu w tej branży może być nauka w technicznych zakładach naukowych, szkole o wieloletniej tradycji, która jednak cały czas stara się dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb rynku, oferując odpowiednie kierunki kształcenia. Szkoła nasza kształci bardzo cenionych, to wiemy już z sygnałów, które docierają z rynku pracy do nas, bardzo cenionych specjalistów w branży IT. Szkolimy techników informatyków, teleinformatyków, ale również szkolimy techników elektroników, szkolimy specjalistów w branży mechanika lotniczego, mechanika, jak również budownictwa. Po ukończeniu nauki informatycy czy teleinformatycy potrafią dobrać sprzęt, potrafią skonstruować odpowiednią konfigurację, zaprojektować, wykonać sieć, jak również wykonywać usługi typu tworzenie aplikacji internetowych, tworzenie baz danych, programowanie, czyli są przygotowani do tych wszystkich oczekiwań rynku, o których informacje do nas dopływają. Jeśli dwie wspomniane branże nie wydają się być dla przyszłych uczniów szkół ponadgimnazjalnych atrakcyjne, to być może ciekawym zawodem będzie technik urządzeń dźwigowych. Do zadań takiej osoby należy m.in. obsługa wind, urządzeń coraz bardziej zaawansowanych technicznie i, jak się okazuje, występujących w bardzo dużej ilości. A to się z tym wiąże, na ludzi z takim wykształceniem czekać będzie praca. Generalnie jestem za reaktywacją szkół zawodowych, bo wiadomo, że kiedyś ktoś taką decyzję podjął, te szkoły zawodowe zostały zlikwidowane. A co się tyczy konserwatorów dźwigów osobowych i zresztą nie tylko osobowych, ale i towarowych, rzeczywiście na rynku częstochowskim brakuje tego typu fachowców. Mamy jako nasza spółdzielnia tych dźwigów pod naszą obsługą dosyć sporo, bo jest sto kilkadziesiąt i to jest w zasobach i naszej pracy i w zasobach innych, i są również i dźwigi przemysłowe. Są to dosyć skomplikowane urządzenia, także ci fachowcy muszą być odpowiednio przygotowani. I bardzo się cieszę z tego, że ktoś podjął taki temat i trud, aby w tym kierunku kształcić młodzież, żebyśmy mogli mieć gotową kadrę fachowców do obsługi naszych urządzeń. Gdzie zdobyć taki zawód? Po raz kolejny zapraszamy do murów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Kazimierza Pułaskiego. W tej chwili wdrażamy nowy kierunek w technikum, technik urządzeń dźwigowych. Faktycznie jest to zawód, który jest związany przede wszystkim z eksploatacją wind, ale także i chodników ruchomych. Wydaje się, że zawód ten ma bardzo dobre perspektywy, ze względu na to, że w tej chwili dyrektywy unijne wymuszają wymianę większości urządzeń dźwigowych w naszych budynkach wielorodzinnych, a więc wszędzie tam, gdzie spółdzielnie mieszkaniowe eksploatują tego typu urządzenia, będą potrzebni fachowcy. W tym zakresie współpracujemy także z Urzędem Dozoru Technicznego, ponieważ zawód ten wymaga wiele dokładności i dbałości związanych z bezpieczeństwem użytkowników, czyli ludzi. Przygotowując wdrażanie nowego kierunku technika urządzeń dźwigowych, podpisaliśmy umowy z praktycznie wszystkimi spółdzielniami działającymi na terenie Częstochowy. Wspólnie udało nam się oszacować, że na dzisiaj wind, które są w eksploatacji spółdzielni, jest około 400 na terenie naszego miasta, a przecież dochodzą jeszcze różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, typu właśnie galerie.